jest kolejny rajd, który grupa Arche organizuje tutaj w Zamku Janów Podlaski w pięknych okolicznościach przyrody, bo te Podlasie dla mnie jest takim bardzo pięknym zakątkiem, często jeszcze szerokiej turystyce nieznanej, a my tutaj jesteśmy taką bramą właśnie, żeby przyjechać i zwiedzić rubieża wschodniej Polski. Nasz rajd ma pewien cel, tak, cel historyczny pokazania tego, co tutaj od wieków się działo. A tutaj żyli bardzo mądrzy ludzie, którzy osiedlali się, budowali piękne dworki, piękne pałace. Te dworki, pałace, jak i nasz zamek, no, przechodził różne koleje losu, ale trafili się ludzie, którzy własnymi pieniędzmi odrestaurowali, zrewitalizowali te wszystkie pałacyki, dworki i zamki. I myślę, że ten szlak jest na tyle ciekawy, że poznajemy również historię Polski, historię tego, no, miejsca, które przez wieki w jedną i w drugą stronę przychodziły różne tabory, a ta polskość tutaj się ostała. W tym roku mamy 68 km, sporo przewyższeń, bo ta trasa jest bardzo ciekawa. Jedziemy do Mielnika, też perełki tutaj na wschodzie Polski i mam około 250 uczestników. Tak naprawdę niektórzy w ostatniej chwili się zgłosili, więc być może mamy kilkunastu czy kilkudziesięciu rowerzystów, którzy zawsze się dołączają po trasie rajdu, a jest gdzie, no jeżeli jest 68 km, to zawsze można się przyłączyć i wspólnie pojechać. To wymaga bezpieczeństwa naszych gości i jeżeli przyjmujemy gości do domu, no to ze wszystkim. Dla nas jest ważne to, aby wszyscy wystartowali, wszyscy wrócili tutaj do zamku, bo frajda frajdą, a bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zamek jest otwarty 365 dni w roku. Mamy przeróżne atrakcje dla tych aktywnych, ale również dla tych, którzy by chcieli spotkać się z naturą, z fajnymi ścieżkami, stężnią solankową, popływać w naszym jeziorku. I tak naprawdę od rana do wieczora, poza parkingiem, gdzie tutaj wszyscy parkują swoje auta, to mamy ciszę i spokój. Zapraszamy do Janowa.